Czy strzelectwo to sport dla każdego? Owszem, ważne, by pamiętać jednak o tym, że zdecydowanie różni się od użycia broni w obronności. Jak przekonać młodych, że broń to nie tylko narzędzie walki? Wiedzą ci, którzy realizując swoją pasję, osiągają sukcesy. Dzisiaj spotkali się z młodzieżą w Sosnowcu, by im o tym opowiedzieć. Magda Sincewicz. Gdy słyszymy słowo broń, od razu nasuwają nam się czarne myśli. Czy to te związane z obecnie trwającą wojną w Ukrainie, czy z przemocą tak często stosowaną przy użyciu właśnie tego narzędzia. Są jednak i tacy, którzy wiedzą, jak się z nią obchodzić, by nikomu nie stała się krzywda. Co więcej, czerpią z tego przyjemność. Pokazując od początku, na czym to polega, czyli że strzelectwo to nie jest tylko to wyobrażenie, na którym się większość opiera, przestawiamy praktycznie myślenie. Bo któż by pomyślał, że strzelectwo sportowe wyodrębniło się wiele lat temu. Zaistniało już na pierwszych Igrzyskach Olimpijskich w 1896 roku i tylko dwa razy nie było na nich obecne. To dyscyplina porównywalna do zapasów, choć tu nie siła jest przecież ważna. To co jest istotne? Żeby się skupić, zająć sobą, po prostu nie interesuje nas cała reszta. Bo nią zajmują się sędziowie. To oni muszą ocenić zarówno technikę, jak i przygotowanie zawodników, ale też czuwać nad najważniejszym. Bezpieczeństwo, po drugie bezpieczeństwo i po trzecie bym powiedziała, że bezpieczeństwo. A wszystko pozostałe to już jest ocena umiejętności po prostu, nie? Z oceną, tym razem społeczeństwa, walczą ci, którzy na co dzień trafnych strzałów używają w innym celu, w odławianiu zwierzyny. Współpracujemy ze szkołami mundurowymi, udostępniamy im darmowo strzelnice, żeby po prostu zaprosić do nas, pokazać, na czym mniej więcej polega ten jeden z elementów, jakim jest strzelectwo myśliwskie, a potem w taki fajny sposób staramy ich przekonać do ochrony polskiej przyrody i pokazywać, czym naprawdę zajmują się myśliwi. Najbliższe Igrzyska Olimpijskie odbędą się już wkrótce w Paryżu. Czy polscy reprezentanci mają szansę na medal? Dowiemy się latem.